Witajcie kochani, Marzena Śmigielska Energy Boost. Witam Was w kolejną środę Boost, czyli takie środowe doładowanie. Obiecałam Wam ostatnio, że w każdą środę będę nagrywać takie filmiki i właśnie dzisiaj kolejny. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o nawykach sukcesu, nawykach zwycięzcy, ponieważ wielu z Was pyta mnie cały czas o to samo, skąd wziąć tą motywację, skąd czerpać siły do codziennego działania. Z mojego już wieloletniego doświadczenia wynika, że jest właściwie sześć takich elementów czy nawyków sukcesu. Najpierw je wymienię, a potem Wam opowiem. Pierwszy to jest gest zwycięzcy. Drugi to są sesje wdzięczności. Trzecie to są ćwiczenia fizyczne. Czwarte to są afirmacje. Piąte jest to czytanie czegoś motywującego, czyli czytanie książek motywacyjnych. I szóste to jest po prostu relaks. Pozwólcie, że opowiem Wam o pierwszym nawyku sukcesu, czyli geście zwycięzcy. Ja codziennie rano, kiedy wstaję z łóżka i idę do łazienki robić moją toaletę poranną, wykonuję przed lustrem gest zwycięzcy. Podnoszę swoje ręce do góry i mówię: Marzena, to będzie dobry dzień. Dlaczego to robię? Powiem Wam, że badania przeprowadzono wśród ludzi, którzy byli niewidomi od urodzenia. Kazano im sobie wyobrazić, że wygrali albo jakieś zawody sportowe, albo jakiś ważny dla nich konkurs i mieli oni na koniec pokazać, w jaki sposób by się ucieszyli. Wszyscy z nich, mimo że nigdy w życiu nie widzieli tego gestu, podnieśli do góry ręce w geście zwycięstwa. Niektórzy powiedzą, że to jest męski gest. Okej, mężczyźni mogą podnosić ręce do góry, kobiety mogą łapać się w ten sposób i ja za każdym razem to robię. Jeśli nie w ten sposób, to podnoszę ręce do góry przed lustrem, mówię: Marzena, to będzie dobry dzień. To jest pierwszy mój nawyk sukcesu, który daje mi takiego kopa, takiej energii do działania. Potem przechodzę do drugiego nawyku sukcesu. Dla mnie są to sesje wdzięczności. Wiem, powiecie, nie mamy czasu, ale każdy z Was myje zęby, bo zębami jest tak, że nawet jeśli tego czasu nie mamy, to myjemy te zęby chociaż w 10%, czyli jak ja to mówię, przez 10 sekund wkładasz szczoteczkę do buzi, żeby umyć te zęby. To jest ten moment, kiedy można robić sesję wdzięczności. Co to są sesje wdzięczności? Są to podziękowania, czy właśnie wdzięczność wypowiadana za wszystko to, co Was w życiu spotyka. Ponieważ mamy taką tendencję do skupiania się w życiu na tym, czego nie chcemy, a tak naprawdę powinniśmy skupiać się na tym, czego chcemy. Sesje wdzięczności mają to do siebie, że wypowiadane codziennie powodują, że tych dobrych rzeczy w życiu spotyka nas po prostu coraz więcej. Kiedy zaczynałam robić sesje wdzięczności, a było to bardzo dawno temu, miałam problem, żeby znaleźć chociażby 10 rzeczy, za które jestem wdzięczna. Teraz właściwie wypowiadając sesję wdzięczności mogę po prostu z lekkim sercem wypowiadać tego co najmniej 100 i właściwie robię to w tej chwili będąc wdzięczną za to, co spotyka mnie danego dnia. Na przykład jutro rano powiem: jestem wdzięczna za to, że mogłam nagrać dla Was kolejny filmik. Jestem wdzięczna za to, że tylu z Wami ze mną jest tylu Was ze mną. Jestem wdzięczna za to, że obserwujecie mój profil. Jestem wdzięczna za to, że koło mnie jest mężczyzna, który wspiera mnie w moich działaniach. Jestem wdzięczna za to, że odważyłam się na zmianę, która zmieni wszystko w moim życiu. Jestem wdzięczna za to, że jestem szczęśliwą matką dwójki wspaniałych dzieci. Jestem wdzięczna za to, że mam co jeść, mam gdzie mieszkać. Ja wiem, że wydawałam się to teraz banalne, ale dokładnie tak. Im więcej będziecie wdzięczni za to, co macie, tym więcej innego dobrego będziecie do siebie przyciągać. To jest drugi nawyk sukcesu, czyli sesje wdzięczności. No oczywiście trzeci nawyk sukcesu to są ćwiczenia i już wiem znowu, co powiecie: nie, nie, to nie dla mnie, ja nie mam czasu. Już Wam kiedyś mówiłam na temat tego czasu, więc wiecie, jakie mam do tego podejście. Ja od 3 miesięcy biegam codziennie. Muszę Wam się przyznać, że nagrałam filmik po takim bieganiu, nawet miałam pomysł, żeby zmobilizować Was do takiego wyzwania, ale nie miałam odwagi umieścić tego filmiku, ale myślę, że niebawem w ten sposób również Was zmotywuję. Ja biegam, to za dużo powiedziane, ja powłóczę nogami, bieganie to nie jest moja mocna strona, ale dlaczego biegam, dlaczego to robię? Bo właśnie wychodzę ze swojej strefy komfortu. To jest kolejny nawyk, który motywuje mnie do działania, daje mi poczucie spełnienia, daje mi poczucie zwycięstwa i to mnie po prostu napędza do działania na cały dzień. Jeśli wrócę jeszcze do sesji wdzięczności, nie masz czasu zrobić ich podczas mycia zębów, to jest na przykład świetny moment na to, żeby zrobić właśnie taką sesję biegania. Sesję wdzięczności. To może być bieganie, to może być ćwiczenie w domu na orbitreku, to może być bieżnia w domu, to może być wchodzenie po schodach. To nie ma znaczenia, co ty zrobisz. Ważne, żebyś to robił. Czyli
Trzeci nawyk sukcesu to jest ćwiczenie fizyczne. Czwarty nawyk sukcesu to są afirmacje i też wiem, że nie macie na to czasu, że będziecie atakować i mówić, że na to nie ma czasu. Afirmacje powinny być przyklejone w łazience na lustrze, ponieważ powinno się je móc wypowiadać chociażby wtedy, kiedy wykonuje się toaletę poranną. Muszę Wam powiedzieć, że ja swego czasu na podstawie książki Louise Hay zrobiłam sobie takie afirmacje, które są moje, bo afirmacji jest mnóstwo, w internecie możecie znaleźć ich mnóstwo, ale chciałam, żeby one były moje, żeby były spójne z tym, co ja czuję. Zrobiłam sobie takie afirmacje, ja mam ich mnóstwo, to są afirmacje dla zdrowia, przeciwko strachowi, przeciwko krytycznemu myśleniu, przeciwko uzależnieniom, na przebaczenie, do pracy, dla pieniędzy, dla przyjaciół, dla miłości, bliskości oraz przeciw starzeniu się. Przeczytam Wam kilka, które mnie jakby opisują. Żyję w zgodzie z każdym elementem życia. Mój świat jest bezpieczny, ja jestem bezpieczna. Jestem wypełniona energią i entuzjazmem. Podążam naprzód z łatwością. Albo jestem kochany i wszyscy mnie podziwiają. Moje życie to sukces. Ty również możesz napisać sobie swoje afirmacje i powtarzać je codziennie. Nie zapominaj, że bardzo ważne są afirmacje dla pieniędzy. To jest czwarty nawyk sukcesu. Piąty to jest czytanie motywacyjnych książek. Wiem, że znowu zaatakujecie mnie, że nie ma na to czasu. O tym też już Wam mówiłam. Jeśli nie masz czasu czytać książek w ciągu dnia, nie masz czasu rano, bo nie wstaniesz wcześniej, kiedy kładziesz się do łóżka, zaczynasz czytać, to zaczynają Ci się kleić oczy i chce Ci się spać, rób to po prostu w toalecie podczas normalnych, fizjologicznych czynności. Nie ma to znaczenia, czy przeczytasz stronę, czy 200. Chodzi o to, żeby codziennie czytać coś, co da Ci motywację do działania, co utwierdzi Cię w tym, że to, co robisz, ma sens. To jest piąty nawyk sukcesu i szósty nawyk sukcesu, wbrew pozorom niezmiernie ważny, to jest relaks. Ponieważ okazuje się, że kiedy nie jesteś zdolny do tego, żeby się wyciszyć, zrelaksować, uspokoić, to życie w takim ciągłym biegu powoduje, że w pewnym momencie Twój organizm powie basta, bo będzie tak zmęczony, że przysłowiowo odetnie Ci zasilanie. Dla naszego zdrowia psychicznego i prawidłowego funkcjonowania niezmiernie ważny jest relaks, czyli odpoczynek. I tutaj wiem, bo już Wam o tym powiedziałam i nie chcę być hipokrytką, u mnie póki co, przez to, że rezygnuję z oglądania telewizji, to jeśli chciałabym się zrelaksować, to u mnie właśnie będzie oglądanie na przykład wartościowego filmu, który mogę obejrzeć wtedy, kiedy ja potrzebuję się zrelaksować, uspokoić, wyciszyć, czy po prostu odpocząć po zgiełku codziennego dnia. Także tych sześć elementów czy nawyków sukcesu jest mega ważne, pozwól, że Ci je powtórzę. To jest gest zwycięzcy, to są sesje wdzięczności, to są ćwiczenia fizyczne, to są afirmacje, to jest czytanie motywujących, wartościowych książek oraz relaks. Uwierz mi, że jeśli będziesz wykonywał tych sześć malutkich czynności każdego dnia, Twoja motywacja i dążenie do sukcesu wzrosną diametralnie. Polecam Ci to, ja dziękuję Ci za to, że ze mną jesteś, dziękuję za kolejny filmik, który mogłam dla Ciebie nagrać. Jeśli Wam się podobało, to poproszę o łapkę w górę, jeśli nie, napiszcie w komentarzu. Chciałabym się dla Was rozwijać, jestem otwarta na Wasze sugestie, z miłą chęcią wysłucham każdego feedbacku. Bardzo proszę, udostępniajcie, im więcej ludzi będzie to oglądało, tym więcej nas będzie i ja będę miała też większą motywację do tego, żeby to robić. Pozdrawiam Was serdecznie, Marzena Śmigielska, Energy Boost.